strony Pianino w Pigułce, witam was w kolejnym filmie na tym kanale. Jak widzieliście, to już czwarta część z Babank. Ogólnie to jest właściwie już druga seria, gdzie są cztery części. A więc nic z tego powodu nie czuję, ale czuję, że możemy zacząć odcinek. I właśnie zacznijmy. To jest ogólnie skopiowany temat, tylko małe są przekręcone takie rzeczy. Mamy SCG. I zagrajmy to oczywiście w kółko. No dobra, możemy przejść dalej. Dalej mamy... Uwaga, czyli tak, jest param pam, para param pam pam, a później pararam, czyli SDC. Tutaj nie zauważyłem tego i zagrajmy właśnie razem z tym. Czyli jeden takt param pam, param pam, param pam pam i pararam. I właśnie teraz to zagrajmy w kółko. Jeszcze raz. Możemy przejść dalej. Dalej mamy tak. No to jest... To jest znane wam, jeżeli oglądaliście oczywiście pierwszy odcinek, bo to jest to samo, rzeczywiście to samo. Fis oraz S. Schodzimy do D i później C, D i Fis. Czyli tak. I spróbujmy to zagrać. Jeszcze raz. I jeszcze raz. No dobra, teraz myślę, że możemy przejść do lewej ręki, no bo już właściwie cztery takty aż zrobiliśmy bez ręki lewej. Czyli na początku mamy C-dur, zaczynamy oktawą CC, SG, G, SG, C, SG, G. SG. No i co? Przećwiczmy to. Jeszcze raz. Później jest D dur. Już później pa, ra, ra, ra. Czyli widzicie, jednak przekręcone jest. Tutaj mamy oktawę D, Fis A, Fis A i później D, D, C, A. No i coś takiego właśnie powstanie. Zagrajmy razem to tak. Zagrajmy w sumie jeszcze raz dla utrwalenia. Powoli, razem. No dobra, myślę, że dalej możemy przejść. Jeżeli chodzi o prawą rękę, to nie zmienia się nic od pierwszego odcinka, czyli S, D, F, S, D, F, S, D, F, S, D, H. No i zagrajmy to w kółko kilka razy. Thank you.
No dobra, i dalej możemy przejść. Również tutaj rzeczywiście nic się nie zmienia. Później jest D, C, G. Nie zmienia oczywiście od pierwszego odcinka. No dobra, ale jeżeli oglądaliście, to nie będziecie wiedzieli. D, C, G w oktawie. Długie i długie. Tak. No dobra, złączmy te dwa takty, czyli cztery będzie. No tak, właśnie coś takiego powstanie. Ale co natomiast jest w lewej ręce? Już wam mówię, jest G-dur. Tak, i tutaj też jest przekręcone. Bo na początku jest H, D, G, G, D, G, ale później G, H, D, G. Czyli jakby idziemy według triady. Tak. I to da fajny bardzo efekt. Również swingowy, zobaczcie sami. A później mamy C dur, czyli C, S, G, G, S, G, C i w oktawie G tutaj i G, G, A, H, bo później jest repetycja, jak się domyślacie. No dobra, zagrajmy te cztery takty razem. No tak, kilka razy. Jeszcze raz. Ostatni raz. No dobra. Później jest repetycja. Dalej właściwie jest repetycja. Tak, czyli jest pam, pam, pam. I zaczyna się utwór od nowa. Sorry, nie utwór, tylko od tego momentu, kiedy zaczęliśmy. Bam, parara. I popatrzcie, pam, pam, i później jest, bo wcześniej było param, pam, a teraz jest param, pam, param, param, pam, pam, param, pam, pam, czyli tutaj C. Toniczne, czyli już się kończy tutaj utwór właściwie. Czyli jest. O, tak się właśnie kończy utwór, to jest druga wolta. No dobra, dokończmy naszą naukę. Mamy C w drugiej wolcie, zwykłe C, również nic specjalnego. A jeżeli chodzi o lewą rękę, to mamy C mol oczywiście, czyli C. S, G, G, S, G i później cała triada C, S, G. Pa. I kiedy jest te pa, to jest również C w oktawie. Pa. Taka końcówka utworu. Jeszcze raz zagrajmy. O, właśnie coś takiego. Dobra, myślę, że możemy teraz to razem złączyć i właśnie to zróbmy. Thank you.
właśnie kończy utwór. Dziękuję wam za obejrzenie tej serii i tak sobie pomyślałem, że teraz tak możemy pod koniec, jak to jest ostatni odcinek z tej serii, możemy zagrać już cały utwór i właśnie to zróbmy. To był cały utwór, sam przyznam, że wiele rzeczy tutaj przekręciłem, więcej niż jest w tym refrenie przekręcone, bo tutaj w refrenie w sumie też zapomniałem zagrać o tego. Na pewnym momencie i tutaj też w drugiej części, dobra. A więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeżeli wam się spodobał, to oczywiście proszę o łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam was na fanpage'a Pianino w Pigułce, gdzie się ukazują posty związane z pianinem. Oraz możecie zagłosować w ankiecie, czy odcinek wam się podobał, a w komentarzu możecie napisać, jaki kolejny utwór proponujecie. No dobra, a więc to wszystko i do zobaczenia, cześć!